Dziewczynka. Proszę bardzo. Jeszcze. No ja dobrze Poznała pani kawalera Stecznową. Także ma pani szansę, że ja mam ma pani szansę mieć węża. Ale Teściowa żyje. Tak jak w tym kawałek. Szła Teściowa przez las. Pogryzły ją żmiję. Żmiję pozyskały. A Teściowa żyje. To widocznie wierząca była, bo napisano, że jak nawet wąż ich ukąsi, to nic im nie będzie. No właśnie, bo to takie jest żmijowe plebie. Czytałeś o apostole Pawle? Ja w księgniku żmija go ukąsiła. Nic. I zdechła. Kto to będzie? Czy widziałeś ten raport? Wyjaśniłem. Pani już jest uświadomiona. A pani Anna. A pani Anna też? Tak, się, ona nie. To już Grzegorz jest o tym uświadomiony teraz. Za... A i to będzie przy stadionie? Tak, tak. Stadion, boisko piłkarskie. No. W którym miejscu? Ulica Pełżyńska. Przystanek 140. Gontarska. Przystanek Gontarska. Od której będzie pani strony jechała? Od Ząbek czy od Wiatracznej? Od Woli. Od Woli, czyli od Wiatracznej będzie pani jechała. Tramwajem do Wiatracznej. No, przepraszam, ja też od Wiatracznej. Pani też od Wiatracznej? No, rzeczywiście, no którędy chodzi 145? Od Wiatracznej aż do FSO. Do FSO. Nie, ja do FSO nie jeżdżę. No pani po drodze krzyżuje się pani 120 ze 140. Krzyżówka jest. Krzyżują. No i można się przejść, jak się krzyżuje. No. To ja mogę się wcześniej przesiąść na 140. No nie musi pani lecieć za ląda wiatraczny, kiedy może pani przejechać przez ząbki. No jaki to jest sens? Chce pani, żeby nie wyjął pani prawa z Warszawy? A z Warszawy. No to jest prawa z Warszawy, mówimy o prawie. Ale ogólny plan Warszawy, to jest wszyscy. Więc tak, jeszcze od ronda wiatraczna, tak? Czyli dojeżdża pani od ronda wiatraczna, nie wiem jaki tam zwolnie jeździ tramwaj, ale do ronda wiatraczna. Nie wiem jak tam dalej jest. 145 na ronda wiatraczna pani wsiada w autobus. 145. Nie, no bo ronda wiatraczna zaczyna się z 145. Niech pani nie miesza, dobrze? Jeszcze raz. 145 zaczyna trasę przy rondzie wiatracznej. A może on dziś nie zaczyna. Może pani mieć rację. No dobra, zaczyna od... Że mi w tym wieku jeszcze dziewczyny w głowie mieszają. Jeszcze Rysiu, jesteś smarkaty, tak za 100 lat to jeszcze... Paweł powinien ci pokazać tą rodzinę, która mi się podobała. Tam 18 dzieci miały. Matko no? To właśnie. Ta rodzina co 18 dzieci. Mówię, że może założyć taką rodzinę, jak tą, co mi pokazywałeś w internecie. Pamiętasz? 18 dzieci. Jemu, tak. Masz ten? Mogę? Mogę włączyć? Już na głowę sobie. 18 dzieci, co jest w rodzinie. Kto chce wiedzieć? Rysiowi pokażę mu, co nie, ma ja zrobić. Dziękuję, a widziałeś tą rodzinę? Widziałem, już mi głowa zaleca do myślenia. No dobra. Więc tak, do ronda wiatraczna, no to już pani w swoim zakresie musi wyjechać z tej woli. Nie wiem, tam tramwaj jakiś na pewno siódemka. Ósemka bezpośrednio. O, ósemka. Do ronda wiatraczna. Wysiada pani na rondzie wiatracznej. Na rondzie wiatraczna szuka pani przystanku końcowego 140. Jest tam. Autobus. Autobus. Siada pani w autobus, jedzie pani, jedzie. Aż dojedzie. Ponieważ pani nie wie, gdzie jest ani Łowiecka, nie wie pani Dziedzica, ani Marsa, ani Kołżyńska. Pani jedzie, a tam będę ja. Nie, nie zapomnę. Zaraz,
na ulicy I tam się pani zapyta, gdzie są takie zadaszenia przeciw deszczochrony i boisko piłkarskie. To każdy pani tam wytłumaczy. I to tam no, trzeba przejść przez 300 metrów, żeby przejść przez 300 metrów autobusowy. A pan był na tej? Raz mi się zdarzyło. Panie Rysiu, a może pan by się umówił z panią i panią dowiózł? No, ale ja nie wiem, czy którąś, ja... Którąś, ja już nie mówię, którą, pan sobie sam wybierze. Albo pani pana wybierze. Aż się zanoszę od śmierci. Tak. A się panu ten grób no właśnie przypasłem. Bo ja mu podpowiadam, żeby zrobił to, na co ja mam chęć. Ja zawsze uczę tego, co sam robię. No to jest tak jak ten drogowskaz. Wystarczy mi tylko jedno. Ale ja radzę pani od jednego ząbek. Dlatego, że niech pani swoje na plan dobra. Niech pan pokaże od ząbek. Pani ma 120. Tak, ja oto i widzę 120. Jeszcze jestem.